Szczecinie z udziałem pierwszego sekretarza partii Edwarda Gierka i premiera Piotra Jaroszewicza odbyła się Wojewódzka Narada Aktywu Partyjnego, jedna z ostatnich konferencji w województwach zachodnich i północnych. Miały one doniosłe znaczenie dla poszczególnych regionów i całego kraju. Radzono nad właściwym wykorzystaniem 60 miliardów złotych przeznaczonych w tej pięciolatce na rozwój Pomorza Zachodniego. Zastanawiano się nad lepszym wykorzystaniem możliwości produkcyjnych, przemysłu i rolnictwa. Przykładem gospodarności jest chlodnia w Świnoujściu, wybudowana w rekordowym tempie w ciągu 18 miesięcy. W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Chlodnia będzie własnością przedsiębiorstwa Odra. W połowie lipca karmazyny, ostroboki, halibuty i plastugi powędrują z bazy morskiej prosto do mroźnych magazynów. Bodaj byś w siarce się smażył, straszono nas w dzieciństwie. Dziś diabły niemodne, a siarkę, choć w kadzi, zwie się polskim złotem. Przywieziono ją cysternami z Podkarpacia. Stygnąca siarka, niczym sól, tworzy stalaktyty. Krajobraz jak z groty lub fantastycznej baśni. Siarkę koparkami ładuje się na taśmociągi, a stąd pod poklady statków. Należymy do największych jej producentów i eksporterów. Udała się ta inwestycja. Dobrze świadczy o polskich inżynierach i robotnikach. Niebawem odpłynie stąd w świat milionowa tona tarnobrzeskiej siarki. Choć koniki wciąż wolno człapią z krajem szosy, traktorów mamy już dwa razy więcej niż 6 lat temu. W Słońsku, w powiecie Sulęcin, jak w większości PGR-ów, sianokosy odbywają się mechanicznie. Dla boćka to już żniwa. My na prawdziwe jeszcze poczekamy. W pracach polowych obowiązuje hasło "śpiesz się na wczoraj". Ledwie rolnicy zdążą przygotować trawę na kiszonki, a już przyjdą żniwa rzepakowe. I tak aż do zimy. Na wsi, jak w przysłowiu, bez pracy nie ma kolaczy. Dla wielkich statków ocean przemienił się w gigantyczną balię, którą pokonują w ciągu kilku dni. Uczestnicy rejsu samotników będą walczyć z żywiołem przez miesiąc. Trzymasztowy jacht, największy, jakim płynął jeden człowiek. Sensacją był start trzech kobiet, wśród których znalazła się Polka Teresa Remiszewska. Jednym z pierwszych żeglarzy, którzy skapitulowali przed trudnościami, był słynny Sir Francis Chichester, 70-letni Anglik, który jako pierwszy opłynął samotnie ziemię. W tej próbie charakterów żeglarze z Polski uczestniczyli po raz pierwszy. Nie wygrali, ale też nie przynieśli wstydu. Chicago uważane jest za jedno z brzydszych miast świata. Ten architektoniczny miszmasz szokuje jednak rozmachem. Wielka dzielnica murzyńska. Miasto jest głównym skupiskiem Polonii amerykańskiej. Dla każdego piątego mieszkańca tego molocha z nad Michiganu język polski to co najmniej mowa przodków. Z tego lotniska, największego w świecie, co 30 sekund startuje samolot. Tym razem witano tu powietrzny transatlantyk Tadeusza Kościuszkę. Ojcem chrzestnym samolotu jest profesor Kusielewicz, prezes Fundacji Kościuszkowskiej. Potem zwiedzali go nasi rodacy. W drogę do kraju udała się 160-osobowa grupa Polaków z Ameryki. W niedługim czasie, zgodnie z umową, samolot ten będzie obsługiwał linię Warszawa-Nowy Jork.
Będzie to pierwsza w dziejach naszego lotnictwa powietrzna linia transatlantycka. Na Mazurek Dąbrowskiego na monachijskim stadionie trzeba ciężko pracować. Polscy strzelcy sportowi należą do najlepszych w świecie. Andrzej Kogut, strzelec z karabinka sportowego, to klasa światowa. Odpukujemy w niemalowane drzewo, aby forma nie uciekła. Pana Józefa Zapęckiego, złotego medalisty z Meksyku, nie trzeba przedstawiać. Złota ręka, wprawne oko i forma coraz lepsza. Strzelcy będą naszym mocnym punktem na olimpiadzie. Może wśród nich jest ktoś, kto tak wystrzeli jak Wojciech Fortuna. Widzowie na stadionie w Lodzi przez 2 godziny oglądali żałosną zabawę w Indian. Wielki grzmot, posępna twarz i wszystko, co się rusza, tańczy. Pracy kamery zawdzięczacie Państwo, że jest to do oglądania. Łza się wokół kręci, a swoją drogą nie ma to jak western w Lodzi. Grajcie jeszcze, grajcie, katujcie mnie swoją muzyką, aż do bólu katujcie. Nic dodać, nic ująć. Jak widać, z imprezami artystycznymi nie jest u nas najlepiej. Żeby zostać poetą, trzeba wiele wycierpieć. Maczam pióro w krwi ściętej, która broczy z mej pięty. Piszę tekst nowej polskiej piosenki. Czy sądzi pan, że era beatbeatu się skończyła już? Moim zdaniem tak. Dlaczego? To wszystko nowe i niemądre. Piosenka powinna być szlagierem, który wszyscy śpiewają. A jakie piosenki pani lubi najbardziej? Garść opinii o festiwalu. Zgadzamy się z tymi, którzy twierdzą, że w Opolu najlepiej wypadło stepowanie. Więcej kabaretu. Ja bym zapraszała raczej na przykład takie jak Niemen, ale to już festiwale to są festiwale dla młodzieży, nie? A to jest festiwal, znaczy dla starszych, no to nie można nic innego zrobić przecież. Czesław Niemen, bo to, co on robi, to w ogóle nie można z niczym porównać chyba. Nie powiem ani tak, ani tak, bo jakbym powiedział, że tak albo tak, to byście myśleli, że tak albo tak. Ale moim typem jest dziewczyna, której nazwisko za chwilę wymienię. Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej. Uważam, że niestety jest to pani wyjątkowo nieciekawa, a przynajmniej można powiedzieć mało ciekawa. Ale żeby panu ciosy odparować ciosy. Do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok, nic więcej. Twórcy piosenki uciekają w poezję i pseudopoetyckość. I za kapitalne sformułowanie na miłość do grobu nie ma sposobu, należałoby mu się wyróżnienie. La 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 la, la 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 la. Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej.